Geologia. Tej ziemi. Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na najnowszy odcinek programu Archeologia nie z tej ziemi. Znajdujemy się w Kels, w miejscu, w którym w IX wieku wzniesiono monaster, a dzisiaj opowiemy sobie o celtyckich krzyżach, największym osiągnięciu monastycznej Irlandii. Zapraszam do wspólnego oglądania. Uważa się, że najwcześniejsze przykłady krzyża celtyckiego w Irlandii związane były z pogaństwem. Symbolizowały celtyckie wianki, tak zwane ruta. Wysokie celtyckie krzyże przybyły do Irlandii dzięki misjonarzom, mnichom angielskim. Pierwotnie wytwarzali oni krzyże z drewna, a do zdobnictwa używali okuć z brązu oraz żelaza. W IX wieku irlandzcy mnisi zaczęli tworzyć wysokie celtyckie krzyże z ogromnych bloków kamiennych i różniły się tym od angielskich, że były bogaciej zdobione oraz przedstawiały większą ilość scen biblijnych. Misternie rzeźbione kompozycje krzyża przedstawiające sceny ze Starego i Nowego Testamentu były wykorzystywane do nauczania przesłania biblijnego i zachęcania do pobożności, modlitwy i refleksji. Sceny z Nowego Testamentu przedstawiono po stronie wschodniej, a Starego Testamentu po stronie zachodniej krzyża. Panele na celtyckich krzyżach są tak zaprojektowane, aby przedstawiać opowieści biblijne w sposób zobrazowany. Mówi się, że należy je czytać tak jak taśmę filmową, że to jest taka taśma filmowa czytane od dołu do góry. I tak tutaj na wschodniej ścianie tego krzyża widzimy ukrzyżowanego Jezusa, symbol ukrzyżowania. I różne symbole wokół postaci. Symbol ziemi, symbol morza, symbol słońca i symbol księżyca. Bardzo ciekawa jest figura orła, która znajduje się nad głową Jezusa. Jest to symbol zmartwychwstania, a ponad orłem kolejne symboliczne przedstawienie. Tym razem jest to dzień sądu ostatecznego. Krzyż ten nazywa się krzyżem świętego Patryka i świętego Kolumbana. Wiemy to z inskrypcji, która znajduje się na szczycie bazy, podstawy. I jeszcze jedno bardzo ważne zagadnienie. Prawdopodobnie te panele, tego nie wiemy, ale prawdopodobnie te motywy, postacie, figury były w średniowieczu pomalowane. Możemy się domyślać na podstawie tego, iż podobne przedstawienia znajdują się na freskach kontynentalnej Europy. Wczesne krzyże mają około 3 metrów wysokości, a niektóre późniejsze są znacznie wyższe. Najwyższy ma imponujące 7 metrów. Istnieje kilka charakterystycznych wspólnych elementów krzyżów celtyckich. Pierwszy to baza, podstawa, zwykle w kształcie piramidy, czasami rzeźbiona, nadająca wysokość krzyżowi. Kolejny element to trzon, który jest zwykle podzielony ze wszystkich stron na panele z przedstawieniami. Kolejny element to głowica z pierścieniem wokół środka oraz kamień szczytowy, wieńczący krzyż, którego zazwyczaj brak.
krzyż celtycki, nie zachowała się głowica, została złamana. Prawdopodobnie gdzieś leży tutaj w ziemi. Badania archeologiczne mogłyby wykazać, gdzie i jak ona tak naprawdę wyglądała. I pamiętajmy, że panele na krzyżach celtyckich przedstawiają motywy ze Starego i Nowego Testamentu, na przykład chrzest Jezusa czy wesele w Kanie Galilejskiej. Są motywy ze Starego Testamentu, mamy Adama i Ewę, raj. A tutaj, mimo że się nie zachowało, to opisane w literaturze nie zachowało się dobrze, to przedstawienie opisane w literaturze jako Arka Noego. Po bokach trzonu każdego krzyża znajdują się bardzo bogate motywy roślinne oraz geometryczne. Wysokie krzyże ozdobione są abstrakcyjnymi wzorami z celtyckiej kultury epoki żelaza. Do takich zdobniczych motywów zaliczamy różnego rodzaju ornamenty zwijane, plecionki, węzły oraz guzy. Wysokie krzyże, jak wiele innych podobnych monumentów, miesza ze sobą tradycję celtycką i łacińską. Charakterystyczne zdobnictwo geometryczne i roślinne pochodzi od Celtów. Podobne wzornictwo możemy zaobserwować u Celtów na zdobionych naczyniach ceramicznych i innych przedmiotach codziennego użytku. Okrąg, symbol słońca, został zaczerpnięty z tradycji kultu solarnego, z którym ludy celtyckie były silnie związane. W formie krzyża, a także w przedstawieniach biblijnych doszukujemy się tradycji chrześcijańskiej. Okrąg symbolizuje odradzające się życie, nieśmiertelność, kompletność. Linia poprzeczna to jest życie pozaziemskie, a pionowa linia to jest świat fizyczny, ziemski. Miejsce połączeń między okręgiem a liniami to jest czas zrównań i równonocy. Tak się przedstawia pokrótce symbolika celtyckiego krzyża. Legenda powiada, że do powstania celtyckiego krzyża przyczynił się święty Patryk. Połączył krzyż chrześcijański z kołem lub słońcem z krzyża pogańskiego, aby zademonstrować wyższość Boga jako Stwórcy. Krzyż mógł przedstawiać ukrzyżowanie, a krąg zmartwychwstanie Chrystusa i obietnicę życia wiecznego. Pragmatyści zauważają, że pomijając symbolikę, kończyny krzyża zyskują fizyczne wsparcie od kręgu, pomagając chronić je przed czasem i żywiołami. Krzyż celtycki, czyli krzyż wpisany w okrąg, jest charakterystyczny dla celtyckiego chrześcijaństwa, ale pojawia się już w pradziejach. Znamy motywy krzyża wpisanego w okrąg na sztuce megalitycznej. Był to symbol solarny, używany zarówno przez Germanów, na przykład atrybutem Odyna był taki krzyż celtycki, jak i Słowian wschodnich, no i Celtów. Do dnia dzisiejszego współczesne krzyże celtyckie możemy nagminnie zaobserwować na cmentarzach w Irlandii. Funkcja wysokich krzyży różniła się w zależności od miejsca. Niektóre wznoszone były dla upamiętnienia konkretnego wydarzenia, np. budowy kościoła, czynu świętego lub bardziej ogólnych celów pokutnych. Inne występowały jako punkty graniczne znaczących terytoriów lub świętych ziem oraz jako pomniki władzy politycznej. W przeciwieństwie do współczesnych, oryginalne wysokie krzyże nigdy nie miały oznaczać miejsc pochówku. Chociaż mogły spełniać różnorodne role, ich głównym celem była funkcja religijna.
Krzyż Celtycki odegrał bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o tożsamość narodową Irlandczyków. Był on permanentnie wykorzystywany w XIX wieku, żeby podkreślić jedność narodową i dzięki temu symbolowi Irlandczycy jednoczyli się przeciwko brytyjskiemu okupantowi. Wykonanie takiego masywnego pomnika ze wszystkimi wyrzeźbionymi scenami zajmowało lata. A teraz suchar niczym z Familiady. Co najczęściej robi załoga okrętu podwodnego? Subuje!